Witam serdecznie w ramach Kikowego Szlaku dzisiaj. Długa podróż. Podróż z Szamotu przez Rzepin do Gorzowa razem z Piotrem, który mnie nagrywa. 24 listopada 2011. Przygoda z przerwaną przerwą w podróży niestety przedłużyła się, ten wczorajszy temat. Może dzisiaj będę odrobinę kontynuował. Dzisiaj może parę słów na temat wniosków z przerwy w podróży. Jasne, w tej drodze do celu, w drodze rozwijania przedsięwzięcia, w tych wszystkich zamierzeniach, działaniach pojawiają się nieprzewidziane sytuacje. I tak jak wczoraj mówiłem, ta nieprzewidziana przerwa w podróży z powodu problemów z autem. I jakby potraktowanie tego w sposób taki, że stało się, nie rozpaczanie nad tym, wręcz jakby opanowanie sobie myśli do tego stopnia, że stało się, bo musiało, być może uchroniło przed jakimś problemem czy jakimiś tam sprawami innymi. A tą przerwę w podróży można wykorzystać na coś, co jest możliwe w danym momencie do zrobienia. Więc w tej przerwie w podróży zrobiłem mnóstwo telefonów. W tej przerwie w podróży przeanalizowałem sobie po kolei cały zespół, całą sytuację, jak wygląda. A przemyślałem wiele różnych rzeczy. Przeglądnąłem sobie cele na spokojnie. Ale właściwie ta przerwa w podróży dziś z tej perspektywy, teraz z tej perspektywy tego całego wydarzenia, widzę, że była mi potrzebna. Tyle na dzisiaj. Jutro już na pewno z Kikowego Szlaku. Hej.